Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie po raz kolejny z naszego studia na dachu, nieopodal placu Świętego Piotra. Gościem naszej telewizji EWTN jest biskup Piotr Turzyński, biskup pomocniczy radomski, który jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski także na to wydarzenie, które przeżywamy, czyli 10. Światowe Spotkanie Rodzin. Księże biskupie, to spotkanie rodzin, to w takim razie dlaczego pojawia się ksiądz biskup? Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie w tym pięknym krajobrazie z kopułą Świętego Piotra w tle. No, mamy tu swoich ludzi, po prostu Polonia od wielu lat uczestniczy w tych spotkaniach i mamy 40 osób, Polaków żyjących poza granicami, rodzin, małżonków, którzy przyjechali tu i uczestniczą. To jest też taka rada, polonijna rada rodziny, która jakoś animuje i inspiruje duszpasterstwo rodzin pośród Polonii. No właśnie, tego nie wspomniałem na początku, że ksiądz biskup jest delegowany przez Konferencję Episkopatu Polski do spraw Polonii. A Polonia to jest takie bardzo szerokie pojęcie, pojęcie dotyczące wszystkich Polaków za granicą, czy to jeszcze coś więcej? Tak, rzeczywiście moja władza no nie jest taka prawna, to jest raczej duszpasterska władza. Trzeba powiedzieć, że tych Polaków poza granicami jest 20 milionów. Wow. To jest połowa tego, co żyje w Polsce, tak? I różnorodność duszpasterstw i wspólnot i parafii jest olbrzymia, olbrzymia. To są wielkie wspólnoty w Niemczech, w Anglii, we Francji i no, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Jakoś mam zaopiekować się nimi duchowo, no i towarzyszyć. A tak z ciekawości od razu spytam, bo ksiądz biskup wspomniał o Stanach Zjednoczonych, to czy ksiądz biskup słyszał o telewizji EWTN? No, muszę powiedzieć, że tu ksiądz Piotr troszkę opowiedział i to byłem bardzo zbudowany i cieszę się. Słyszałem o siostrze, która miała charyzmę, tak, olbrzymią i uważała, że trzeba ewangelizować tymi środkami nowoczesnymi i to jest super. Bardzo dziękuję. No, telewizja EWTN Polska kontynuuje tą myśl, ten charyzmat Matki Angeliki. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. Księże biskupie, ale jesteśmy aktualnie na spotkaniu rodzin tutaj w Rzymie. Spotkanie, które dotyka tematu miłości małżeńskiej, powołania, drogi do świętości. Jak ksiądz biskup jako duszpasterz rozumie to hasło, te tematy, które są tutaj podczas tego światowego spotkania poruszane? To bardzo, bardzo ważny temat i ważne zagadnienie i piękne spotkanie. No, to geniusz świętego Jana Pawła II sprawił, że obok Światowych Dni Młodzieży powstały też te światowe spotkania rodzin. W takim świecie, jaki mamy, to wydaje mi się, że pośród kryzysu cywilizacji, kryzysu różnych społeczności, to pokazanie piękna rodziny, pokazanie, że ten projekt Boży związany z kobietą i mężczyzną i z małżeństwem i z sakramentem jest aktualny i że ludzie tym żyją i że wielkość tego powołania jest cudowna i daje człowiekowi szczęście. I to jest jakby główna myśl. Ona zabrzmiała wczoraj w tym koncercie rozpoczynającym te spotkania. Prowadzący powiedział, że chcemy pokazać piękno małżeństwa. I rzeczywiście wydaje mi się, że to, co pociąga człowieka, to jest piękno i zobaczyć, że bycie razem w świetle Bożym i z pomocą Bożą i cieszyć się dziećmi i tu mocno też brzmi cieszyć się też i starszym pokoleniem, przygarnąć ich do rodziny, to jest coś cudownego. Aktualnie przeżywamy uroczystość, tak liturgicznie to wyszło w czerwcu, uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, ale mamy też Dzień Ojca. Dzisiaj właśnie bardzo ważny dzień, związany także i z rodziną. Jak ksiądz biskup, jako w pewnym sensie ojciec diecezji, bo tak trzeba traktować każdego biskupa, rozumie ojcostwo?
Byłem też ojcem duchownym w seminarium duchownym w Radomiu. Szacunek wielki. I cieszyło mnie to. To jest jakaś wielka łaska i dar niezasłużony, bo dawcą życia jest Bóg i rozumiałem to i tak dzisiaj też rozumiem moje zadanie, że to Pan Bóg pozwala czasem zajrzeć do duszy drugiego człowieka i towarzyszyć mu w rozwoju, dawać życie, znaczy dawać, być w sensie jakimś przekaźnikiem życia duchowego, wiary i myślę, że to jest cudowny dar i wielu ojców by tak powiedziało. Wczoraj zabrzmiało pięknie świadectwo ojca sługi Bożej Klary Corbelli Petrillo. On mówił o swoim wielkim bólu, jak patrzył na cierpiącą córkę, ale też był zbudowany i dzisiaj jest zbudowany jej wiarą i jej bliskością z Chrystusem. Ona jest kandydatką na ołtarze i to są rzeczy śliczne. Dzisiaj z kolei zabrzmiało u ojców takie staranie, aby przekazać dzieciom wiarę i nie tylko życie, ale to życie duszy. No i tu jakoś ta funkcja biskupa czy księdza jest, zgadza się tak z tym ojcostwem duchowym. No to jest pragnienie takie, żeby ludzie wokoło uwierzyli w Chrystusa i żeby mieli to życie wiary. Ale przepraszam, to się kłóci z dzisiejszym światem, w którym żyjemy. Bo on powie, dzisiejszy świat powie tak, a co biskup, a co ksiądz może wiedzieć o ojcostwie, co ksiądz biskup może wiedzieć o rodzinie, ksiądz biskup może wiedzieć o małżeństwie, przecież żyje w celibacie, więc co tutaj ksiądz biskup opowiada? Przepraszam, że w ten sposób, tak. ale to jest słowo, które ja jako kapłan już 25 lat niejednokrotnie słyszałem, oczywiście często od ludzi młodych, ale także od ludzi, którzy jakoś już swoją drogę przeszli i wcale nie ufając temu, co tutaj człowiek w koloradce może podpowiedzieć. To bardzo ważne i ciekawe pytanie, księże Piotrze, bo no tak, nie spadłem z nieba, urodziłem się w rodzinie, miałem kochanych rodziców, są już po drugiej stronie życia i myślę, że wstawiają się za mną i proszą Pana Boga. Mam rodzeństwo, wychowałem się w rodzinie, dojrzewałem, byłem normalnym chłopakiem, więc i te wszystkie jakieś i troski, i kryzysy, i trudności, i smutki, i radości rodziny znałem, a dodatkowo w ostatnich latach, właściwie od 2000 roku jakoś tak, zacząłem jeździć z domowym kościołem na rekolekcje oazowe z ruchem Światło Życie, i przeszedłem od młodzieży do rodzin, więc spowiadam małżonków, rozmawiam z nimi, modlę się z nimi, słyszę o ich problemach, znam bolączki ich serca, znam ból kryzysów, czasem i jakichś dramatów małżeńskich i rozumiem, a pozwala mi jakoś popatrzeć na nich i światło Ewangelii, bo przecież to Pan Jezus zostawił nam to światło Ewangelii. To dla mnie osobiście te rekolekcje oazowe domowego kościoła są wielkim skarbem, bo jakoś mnie wsadzają w realne życie, tak? Które ludzie opowiadają o swoich problemach, o rzeczach i mogę im służyć tym, kim jestem. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za to świadectwo, bo to jest bardzo ważne dzisiaj podkreślać ciągle, że faktycznie my jako kapłani nie spadliśmy z nieba, że jesteśmy realnie z rodziny, konkretnej rodziny. To kapłaństwo nasze kształtowało się poprzez naszych kochanych rodziców. I każdy z nas ma swoje doświadczenie, ale jeszcze to, co ksiądz biskup powiedział o spowiedzi. To jest kopalnia wiedzy niesamowita, a z drugiej strony no, bardzo intymna. Intymna w relacji człowieka z człowiekiem, który siedzi za kratkami konfesjonału, ale też człowieka z Panem Bogiem. Księże Piotrze, to jest bardzo ważny wymiar. Tak, może troszkę świat tego nie dowartościowuje, bo my dzisiaj jesteśmy raczej niewolnikami sondaży tak. I takiej socjologii, liczenia kto jak. Natomiast ksiądz też sobie zdaje sprawę, że zajrzenie do serca, do duszy tak. I usłyszenie człowieka z jego tęsknotami, marzeniami, pragnieniami, jakimiś niespełnionymi rzeczami, które się w sercu nosi, ale i z błędami i z wielkością też, bo to się jest wielkość, kiedy człowiek pokazuje swoją duszę Panu Bogu, a przez to też i księdzu. No,
To jest inny wymiar, wymiar duchowy człowieka i o tym nigdy nie możemy zapomnieć. Mm. I to bardzo mocno brzmi tutaj też, tak, na tych naszych spotkaniach, że to wiara każe ludziom przebaczyć, to wiara każe im zacząć od nowa w małżeństwie, to wiara każe im być cierpliwymi, kiedy nawet nie widzą owoców swojego trudu rodzicielskiego i wychowawczego, a jednak Pan Bóg to jakoś kiedyś. Oni nie ustają w dawaniu świadectwa i w opiece nad małymi, tak, ludźmi, których chcą wychować. A jeszcze, księże biskupie, wracając do naszego światowego spotkania rodzin, bo ksiądz biskup wspomniał też, że oczywiście autorem, pomysłodawcą tych spotkań jest Jan Paweł II, tak jak Światowych Dni Młodzieży, ale Światowe Dni Młodzieży kojarzą nam się, że to są miliony młodych ludzi, przyjeżdżają, jakiś festiwal młodości, radości, a tutaj no, tych ludzi nie ma za wiele. I ktoś mi wspomniał, no właśnie na tym polega synodalność Kościoła. Proszę nam wyjaśnić, co to znaczy synodalność Kościoła w wymiarze tych spotkań zaproponowanych przez ojca świętego Franciszka. Jest to troszkę inaczej. Młodzi potrzebują takiego tłumu i takiego, logistycznie to jest bardzo trudne do zorganizowania, tak. I może to taka praktyka troszeczkę tu zdecydowała, tak mi się wydaje. Mhm. Nie chcę wchodzić w kompetencje organizatorów i ich, natomiast to jest jakieś spotkanie, które ma być inspirujące, które odpowiedzialni za duszpasterstwo rodzin, różnego rodzaju wspólnoty, ruchy przyjeżdżają tu i ono, to spotkanie jest oparte przede wszystkim na świadectwach. Bardzo dużo wczoraj tych świadectw, dzisiaj piękne świadectwa, poruszające, czasem dotykające głębi serca i ludzie otwierają kawałek swojej duszy, tak, opowiadając o, no, rodzice, którzy mówią, że tak, że córkę wychowywali, a nie ma owoców, nie, jest ciągle niewierząca czy szukająca Pana Boga, mhm. Tak? I czyli to podobieństwo do Światowych Dni Młodzieży, świadectwo, a tu jest też i zadanie takie, że równolegle w diecezjach, no właśnie, takie spotkania miałyby, tak, się odbywać i powinny gdzieś jakieś spotkania. Z rodzinami jest trudniej też podróżować i, tak, i przemieszczać się, czasem dzieci, czasem starsi, więc to jest logistycznie trudniejsze, to jest troszkę inny target, tak? Dlatego wysyłamy delegatów, tak, którzy mają później coś przywieźć. Którzy mają zainspirować. Tak. No, to dzisiaj padło bardzo ładnie, że to zasadzanie wiary, tak? Mhm. Sadzenie sadzonki jakiejś, mhm, dobrej, tak, myśli, pokazanie piękna. I oni mają być animatorami w swoich diecezjach i w swoich środowiskach. No właśnie, tej animacji wszystkim małżeństwom, które jako delegaci tutaj przyjechali, i życzymy. Oczywiście życzymy też głębokiej rodzinnej inspiracji dla biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych, którzy są tutaj. Bardzo księdzu biskupowi dziękujemy za to krótkie spotkanie i oczywiście też zapraszamy, jeżeli będzie taka możliwość, tutaj jeszcze do naszego studia, jeżeli ksiądz biskup chciałby się czymś podzielić, ale też zapraszamy do naszego studia w Świętej Katarzynie pod Wrocławiem EWTN Polska, bo mam nadzieję, że i o Polonii, i o synodalności Kościoła, i o rodzinach będziemy mogli jeszcze wiele ze sobą porozmawiać. Dobrze, że jesteście i niech Pan Bóg błogosławi. Dzieło wielkie i wiele rzeczy do zrobienia, tak? W tym, no, ja tu chcę powiedzieć, że budujące jest w tym spotkaniu rodzin przede wszystkim to zobaczenie pozytywnych przykładów. I to jest coś, co inspiruje, co zachwyca. A jednak w takim świecie jak dzisiaj rodzina ma przyszłość. Bardzo dziękuję. I piękno. Bardzo dziękuję i życzmy sobie tych przykładów i świadectw na co dzień i żebyśmy my sami też byli świadkami. Świadkami. Bóg zapłać. Szczęść Boże, dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję serdecznie, kłaniam się.